Witajcie, kochani. Chciałem wam opowiedzieć kilka słów na temat odbicia lustra i aluminium. Otóż lustro nie jest dobre, jeżeli jest naprzeciw naszego łóżka. Czyli jeżeli mamy jakąś komodę, czy mamy jakąś szafę z lustrem, która jest naprzeciw naszego łóżka, to jest bardzo to niekorzystne, ponieważ jak naprawdę oddziaływuje to na nasze ciała subtelne. Jest to jakby taki portal, prawda? Przez który mogą się dostawać pewne jakieś istoty, znaczy duchy, czy możliwe, że jakieś inne istoty do naszego pokoju. Także ja bym proponował, jeżeli macie lustra w pokoju, gdzie śpicie, w sypialni, no po prostu zasłońcie czymkolwiek, byle nie było odbicia na wasze ciało fizyczne, które leży na przykład na łóżku. Ponieważ lustra tak naprawdę zgodnie z filozofią chińską, która się zajmuje radiestezją, no po prostu nie jest dobrze mieć lustro, które jest ustawione naprzeciw naszego łóżka, gdzie śpimy. To jest taki aspekt negatywny, mówiąc o lustrach, a jeżeli mówimy o aspekcie pozytywnym, no to lustro ustawione właśnie tym błyszczącym w kierunku anteny telefonii komórkowej, która jest niedaleko od naszego domu, albo rozwinięcie folii aluminiowej za szafą, od tego kierunku, z którego bije promieniowanie od anteny telefonii komórkowej, nam pomoże odbić wiązki negatywnego promieniowania z powrotem. Czyli te wiązki nie przenikną nie przenikną do nas, gdzie leżymy po prostu na jakimś łóżku i z jednej strony po prostu bije od nas promieniowanie od anteny. Jeżeli założymy po prostu aluminium lub lustro odwrócone właśnie tym błyszczącym w kierunku anteny, to całe promieniowanie zostanie po prostu odbite. To jest taka jakby pozytywna funkcja właśnie lustra. Również lustro służy do odbicia promieniowania, które nam promieniuje od dołu, czyli jeżeli osoby mieszkają w bloku i jakiś sąsiad lub jakiś drugi sąsiad na któryś tam piętrze posiada na przykład heban, czy posiada jakieś negatywne blachy miedziane napromieniowane lub posiada jakiś odpromiennik, który jest z blach miedzianych i jest już niekonserwowany, jest napromieniowany negatywną energią i ten odpromiennik nam daje na przykład, jeżeli mieszkamy na piątym piętrze, czy tam na siódmym piętrze i pod spodem ktoś ma jakieś hebanowe statuły, czy ma jakieś odpromienniki stare, niezdatne już, no to po prostu to promieniowanie idzie nam do góry, prawda? Negatywne. I my u góry, po prostu śpiąc na któryś tam piętrze, no, źle się czujemy. To polecam wam jeden taki prosty system. To możecie zrobić tak, albo podłożycie lustro pod wasze łóżko, zwrócone tym właśnie błyszczącym w dół, z powrotem, zwracając te wiązki z powrotem sąsiadowi, albo możecie rozłożyć aluminium właśnie tym błyszczącym zwróconym do podłogi, pod waszym łóżkiem i wówczas, jeżeli macie niespokojny sen, macie problemy z zaśnięciem, wówczas te wszystkie negatywne wiązki promieniowań, które idą od spodu, możecie po prostu bardzo łatwo, w łatwy sposób je odbić i spowodować, że promieniowanie negatywne nie wejdzie do waszego pokoju, gdzie śpicie. Żeby polepszyć sytuację i samopoczucie wasze, też polecam zastosowanie odpromiennika Home Office. Jest to odpromiennik, który jest mineralny, jest bardzo praktyczny, możecie go wykorzystać do zabezpieczenia waszego domu, waszego mieszkania i waszego pokoju przed szkodliwym promieniowaniem, które idzie od cieków wodnych lub różnych anomalii geologicznych lub też promieniowań elektromagnetycznych, komputery, telefony komórkowe i tak dalej. I to jest odpromiennik osobisty do kieszeni, który powoduje, że jesteście cały czas z nim, macie go w kieszeni, się dobrze czujecie, macie dobre samopoczucie, jesteście pozytywni, uśmiechnięci. To jest właśnie ten odpromiennik. I proponuję wam też podkładki, które są do harmonizowania struktur wody. Te podkładki podnoszą wibracje wody. Harmonizują struktury wody i podnoszą jej wibracje. To jest właśnie na linku pod YouTube'em, znajdziecie odnośnik do naszych aukcji. I bardzo je państwu polecam. Także bardzo jest istotne to, żeby mieć wiedzę na temat, jak posłużyć się lustrem, jak posłużyć się folią aluminiową. Właśnie ta wiedza też jest bardzo istotna. Wszystko można zastosować w takim kierunku, jakim tak naprawdę chcemy. Tylko musimy wiedzieć i mieć wiedzę na ten temat. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.